Siemaneczko, witajcie. Ostatni odcinek naszych wiedźmińskich opowieści. Reinhard rzadko kiedy się uśmiechał. Dlatego, kiedy Mewe zobaczyła jego rozpromienioną twarz, wiedziała, że musi przynosić naprawdę dobre wieści. Pani, nasz wysiłek nie poszedł na marne. Wyzwolone miasta Rivi opłaciły oddział najemników, który oddają pod twoje rozkazy. Wraz z życzeniami rychłego zwycięstwa. Mewe otaksowała wzrokiem zaciężnych żołnierzy. Byli liczni, doskonale wyposażeni i gotowi do boju. Co ciekawe, niektórzy nieśli chorągwie z herbem Caldwelli, dowodząc, że Dragomir okazał się godzien okazanego mu zaufania. Z takim wsparciem na pewno będzie łatwiej, powiedziała z uśmiechem. Wyślij rajcom pisma, że królowa dziękuje za ten akt patriotyzmu i kiedy przyjdzie czas, stosownie się zań odwdzięczy. Stosownie się zań odwdzięczy. Widzicie, jednak Caldwell nie, ten młody Caldwell nie jest jakimś tutaj złym gościem. Aha, nic więcej nie mamy, czyli mamy jakieś tutaj... Jeszcze to? A nie, to już nie. Zamek w Rivi. Wygląda na to, że nasza podróż zbliża się do końca. Pytanie, jaki to będzie koniec? Przed nami nie lada zadanie. Widok tych murów zawsze napełniał mnie dumą, ale teraz, kiedy stoję po drugiej stronie, żałuję, że nie wybudowaliśmy ich choć trochę niższych. Zobaczmy, co ten... Nie, myślę, że zostanę przy tym, co mam. Ktoś jeszcze coś tutaj by miał? Dobrze, znowu... Muszę iść. Oczywiście. No, co? Pora nam. Tak, wasze... Pora na mnie. Pani? Bywaj. Tak, matko? Porozmawiam. Nie ma nikogo. Nikt nie chce rozmawiać na... Koniec bitwy. Czy mamy wszystko odhaczone? Tu coś pominęliśmy. Wolę, że tak powiem, kompleksowo podejść do tematu. Tutaj, okej. O, wilkołak. Z wilkołakiem jeszcze nie walczyliśmy. No, Ejk na pewno. Tylko Ejka wolałbym użyć w drugiej turze, więc... Zębem wiedziły! Ja ci dam sikać do fosy. Marnuję się w wojsku. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. Wystarczy jeden strzał. Zdejmujemy wilkołaka. Miałeś kiedyś połamane kolana?
Dobra, dajmy mu się wystrzelać z kart najwyżej. Gaskon. Potrzebuję werblucha. Kusznik też jest jakimś wyjściem. Wolę proce. Łatwiej umrzeć. Wrócimy Gaskona. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Załatwmy to szybko i boleśnie. Wskaż mi cel. Dobra. Jeźdźca. Niech sobie chłopak tam. Niech ci nie ucieknie! Dobra, robi się niebezpiecznie blisko, ale to zaraz będziemy nadrabiać. Dajcie, że... Chcesz zatańczyć? Że tak powiem, wszystko co najlepsze. Zostawiamy na sam koniec. Dostałeś kiedyś kamulce w gębę? Dobra. Mamy komu tu przycedzić? To będziemy mieć. Niegodziwcy zostaną ukarani. I teraz kusznicy i jazda. Ostrzelamy ich. Pompujemy tyle, ile się da. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Liria! No jest niebezpiecznie. Masz 11. 3 11 są. No to będzie. No dobra, zobaczmy co masz za ostatnią kartę. Fucken, wygrał. No ja łącznie nie mam tyle co on. Czas na pościg! Przegrałem z wilkołakiem. Elfie gadanie. Ah. Jedziemy jeszcze raz. Jednak potwory to potwory, co nie?
w jego ku! Yeah! Wystarczy jeden strzał. Elfie gadanie. Wow. Aha, czyli lecimy na ostro. Nie chciałem się wystrzelać. Z kart, tak od razu. Liczyłem, że bez tego się da radę. Dobra, to są trzy czwórki, więc nawet więcej. Niebezpiecznie blisko jesteś. Bądź tak litościwy. Fuck. Jest równo. Henki są, a joście, i no buty ci są. Wygra to. Potrzebuję werblisty. I to koniecznie. Nie no. Wskaż mi cel. Od zasiewów do żniw nie każdy będzie żyw. A on już spasował. Arbalest, na twój rozkaz. Pancerz ich nie uratuje. Lyria! Ale to jest dramat, bo on ma przewagę w kartach. Chociaż... Coś się uratnia. Ale ma pełną talię, no to... Mamy robotę do wykonania. O czym my tu rozmawiamy? Nie jest dobrze. Nie podoba mi się to.
Diabli by to wszystko wzięli. Myślę, że tutaj pierwsza runda mocno była na nie, ponieważ zdałem się wepchnąć w walkę. Niech żyje Mele! Zobaczmy. Przeklęci zdrajcy. Wskaż mi cel. Dobra. Musimy spiąć dupę. Im są więksi, tym łatwiej trafić. Twój pomysł z kradzieżą chyba nie wyszedł. A dobra, czyli on po prostu jak przeżywa, to bierze się. Posłuchajmy, zobaczymy co zrobi. Jestem ciekaw. Wygra. Ale ma mniej kart. A mam dwóch werblistów. To mogę go pogrążyć troszeczkę. Mamy opalacza. Mamy Izbel. Dobra. Uwaga na głowy! Teraz będę rzucał werblistów. Tak naprawdę jestem w stanie na werblistach. Marnuje się w wojsku. Wyciągnąć. Oj, więcej kart niż te. 4? Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Chodzi o to, teraz jak użyję karty. Kółko to samo. Jeszcze Reinharda nie będę rzucał, ale go skona już mogę rzucić. Zaczynało się robić nudno. Arbalest, na twój rozkaz. Wojenka, wojenka. Dobra. I teraz tak. Porzućmy jeszcze raz ciebie. Matka rodziła, raz się zdycha! I teraz tak. Mogę rzucić Reinharda. Jej wysokość jest wyjątkowa. Pancerz ich nie uratuje. Chcesz zatańczyć? Zadaję 5 punktów obrażeń, tak? No to tobie. Diabli by to wszystko wzięli.
Rzucamy Izbel na dół. Nie rzucamy Izbel na dół. To jest pas. Ale tutaj to z jakim handicapem zaczyna, ej, kurwa twarz. Zobaczymy, kogo zagrasz. Czego chcesz ode mnie? Marnuję się. Fuck yeah. Może to wygram. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Liria! Muszę Izbel rzucić. Musimy o tym pamiętać. Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota. Wiem, co robię. Elfie gadanie. Dobra. Zobaczmy, co mam w talii jeszcze. Jeden kusznik. Wystarczy jeden strzał. 12. Mogło być lepiej. Ma przewagę dziad. Królowa się nie denerwuj. Królowa będzie zadowolona. Chyba wygrałem, co? Widzicie, i gdyby nie Willem, mógłbym sporo stracić. Dobra, jeszcze masowy grób jest. Chowamy godnie. I pora na finał. Lyryjczycy dotarli pod mury zamku w Rivii. Otoczona z trzech stron wodą, okolona podwójnym pierścieniem murów twierdza, była sławetnie trudna do zdobycia i tylko raz zmieniła właściciela. Kilka miesięcy temu, kiedy zdrajcy otworzyli przed Nilfgaardczykami bramy, żołnierze patrzyli w milczeniu na powiewające na murach flagi ze złotym słońcem i herbem generała Ebdachiego. Uleciało uniesienie, spowodowane ostatnimi zwycięstwami, ucichły przechwałki. Wiedzieli, że jeśli królowa da rozkaz do ataku, większość z nich zginie, nim wzejdzie słońce. Pani, odezwał się Reinhard,
Nie musimy od razu uderzać. Czas jest po naszej stronie. Odetniemy zamek od zaopatrzenia i po paru miesiącach Nilfgaardczycy albo sami skapitulują, albo na tyle osłabną, że nie będą w stanie obsadzić murów. Reinhard miał rację. Mewe nie musiała się śpieszyć. Po raz pierwszy to ona miała przewagę. Skoro Nilfgaardczykom tak się spodobało na zamku w Rivii, powiedziała Mewe, to niech tam zczezną. Reinhard, ustaw posterunki na drogach łączących twierdzę z miastem. A ty, Gascon, zarekwiruj wszystko, co tylko pływa i zablokuj ich od strony wody. Ruchy, ruchy! Chwilę później zamek w Rivii był odcięty od świata. Na drogach i mostach stanęły najeżone włóczniami barykady, a na jeziorze powstał kordon z rybackich łodzi. Zawieszone na dziobach latarnie rozjarzyły wody Loch Escalot niczym rój świetlików. Wkrótce z zamku przybył posłaniec z pismem do królowej. Generał Ebdachi proponował spotkanie twarzą w twarz w połowie drogi między twierdzą a obozem Lyryjczyków. No proszę. Uśmiechnął się Gascon. Ledwie zatrzasnęły się wnyki, a już nabrał chęci do rozmów. Uważaj na siebie, matko. Może być pułapka. Znam Ebdachiego najlepiej z was i wiem jedno. Zawsze trzyma asa w rękawie. My też mamy mocne karty, ale dziękuję za przestrogę. Mewe bez zbędnej zwłoki udała się w umówione miejsce. Wkrótce zobaczyła na horyzoncie samotnego jeźdźca w bogato zdobionych szatach. Widziała go już wcześniej, w Edirn, za pośrednictwem megaskopu. A więc stawiłaś się na spotkanie. Dobrze. Nie mogłam odmówić. Tak grzecznie sformułowałeś zaproszenie. Zwłaszcza w zestawieniu z poprzednim pismem. Winszuję postępów w sztuce dyplomacji. Wzajemnie. Byłem pozytywnie zaskoczony, że temu posłańcowi też nie odjęłaś głowy. Ale... Odłóżmy na bok zgryźliwości. Witaj w Rivii, królowo. Widzę, że odnajdujesz się w roli gospodarza w moim domu. Rzeczywiście polubiłem ten zamek. Świetne fortyfikacje. Nietypowe dla północy. A że żal się robi twoich żołnierzy. Wystrzelamy ich jak kaczki. Możesz otrzeć łzy. Nie zamierzam atakować twierdzy. Poczekam, aż padniecie z głodu. Niebywałe. Ty naprawdę sądzisz, że wygrasz tę wojnę? Wiesz, co odkryłem w trakcie pobytu na północy? Nie potraficie zrozumieć skomplikowanych pojęć. Niby wiecie, że Nilfgaard jest duży, ale wasze umysły tego zwyczajnie nie obejmują. Na miejsce każdej armii, którą pokonasz, przyjdzie następna, liczniejsza i lepiej wyposażona. Nawet teraz, kiedy tak przyjemnie sobie gawędzimy, w stronę Rivii idzie z odsieczą grupa Wschód. Dotrą tu najpóźniej jutro. I wiesz, co się wtedy stanie? W końcu przestaniesz nam bruździć, bo rozgnieciemy cię o mury tego zamku, jak pluskwę. Ha, urocze porównanie. A teraz bądź łaskaw przejść do rzeczy. Po co chciałeś się spotkać? Po to właśnie. Chciałem zobaczyć cię na własne oczy. Mało ci było po naszej rozmowie w Edirn? Taki z ciebie amator kobiecego piękna? O, pochlebiasz sobie. W tobie widzę raczej zwierzynę. A skoro zaraz zaczną się łowy, miałem ochotę zobaczyć z bliska, na co będę polować. Polować? Ty, błagam cię. Widzę przecież, że nigdy nie miałeś w ręku włóczni ani łuku. Te gładkie palce trzymały co najwyżej nóż do listów. Jutro będziesz walczył w bitwie, nie na polowaniu. I módl się. Módl się do wszystkich waszych bogów, żebyś mnie nie spotkał. Nie czekając na odpowiedź generała Ebdachiego, Mewe obróciła się na pięcie i ruszyła w stronę obozu. Szybkim krokiem i z ciężkim sercem. O, postawiliśmy obóz. Proszę, proszę. Prawy zawsze zwycięży. Zatem nie ma się co sromotać. Nim pierwszy kur zapieje,
Czarni czmychną, tarczę porzuciwszy. Proszę, proszę. Tam jest Eik. To jest ten nasz taki cały obóz. Będzie piękna noc. Tylko mi się nie waż trąbić na odwrót, rozumiesz? Miejmy nadzieję, że ta wojna położy kres wszystkim wojnom. Miejmy nadzieję, że ta wojna położy kres wszystkim wojnom. Jest nawet nasz pies. Dzieci nasi doradcy są. Jest Gascon. Jest Willem. No i Reinhardt. Najbliżsi doradcy Mewe czekali już w namiocie narad. Królowa w kilku słowach zdała relację ze spotkania, z trudem powstrzymując drżenie głosu. Od zachodu rzeczywiście nadciąga ogromna armia. Jeśli dojdzie do walki na otwartym polu, zmiotą nas z powierzchni ziemi. Szlak! Czemu nikt mnie nie uprzedził? Musieli pojmać naszych zwiadowców. Wiedziałem, że coś jest nie tak. Że za łatwo nam idzie. W takim razie ucieknijmy. To mało heroiczne, zgoda, ale lepsze to niż przegrać. Problem w tym, że nasza armia to w większości piechurzy. A oddział, który tu nadciąga, ma kilka pułków samej kawalerii. Nie uciekniemy przed nimi, ani się nie schowamy. To co sugerujesz? Mamy dwie opcje. Poddać się... Nie ma mowy. Albo zdobyć zamek w Rivii i to jeszcze tej nocy. Załóżmy, że to możliwe. To jakim kosztem? Wejdziemy na mury po ciałach naszych żołnierzy? Jest wojna, ludzie giną, ale kazać żołnierzom atakować ten zamek, to jak skazać ich na śmierć. Zgadzam się. Nie zdobędziemy murów Rivii. Ale to nie jedyny sposób, żeby zająć twierdzę. O, robi się ciekawie. Znam ten zamek lepiej niż własny dom. Ma jedną słabość. Przystań. Czekaj. Mówisz o tym pomoście między basztami, gdzie przybijali rybacy? Właśnie. Jak zapewne pamiętasz, królowo, od wnętrza twierdzy oddzielają go tylko małe, wąskie drzwi. Niewielki oddział byłby w stanie się do nich przekraść, obezwładnić straże i wejść do środka. A potem? Musiałby przebić się na drugą stronę zamku. Dostać do kołowrotu i otworzyć bramy dla reszty armii. To samobójstwo! Wiem, ale to nasza jedyna nadzieja. Czyli co? Mam wysłać ludzi na pewną śmierć? Nie musisz, pani. Sam zgłaszam się na ochotnika. I wezmę tylko tych żołnierzy, którzy wyrażą taką gotowość. Fatalny pomysł. Nie wątpię, że masz lepszy. Pewnie, że tak. Ja się tego podejmę. Słucham? Spójrzmy prawdzie w oczy. Reinhardt, skradać to ty się nie umiesz. W całym tym żelastwie brzdękasz jak tamburyn. Poza tym jesteś prawą ręką Mewe. Kiedy zacznie się bitwa, powinieneś być przy niej. Przede wszystkim, Reinhardt, dobra robota. Dziękuję pani. Po drugie, słyszałam, jak szedłeś do namiotu na obrady. Słyszałam z drugiego końca obozu. Znasz zamek w Rivii jak nikt, to prawda. Ale atak musi poprowadzić ktoś, kto potrafi poruszać się bezszelestnie. Dlatego zdecydowałam, że powierzę dowództwo Gasconowi. Rozumiem, wasza wysokość. Dzięki, Mewe. Mam nadzieję, że cię nie zawiodę. Nie zawiedziesz. Jestem przekonana. Powodzenia. I błagam, nie daj się zabić. Gascon wybrał swoich najlepszych ludzi. To było pewne, że go wezmę, co nie? Którzy mieli większą wprawę w walce na sztylety niż miecze. Wyruszyli niedługo potem. Płynęli po ciemku, kierując się w stronę rozmytych mgłą świateł zamku. Mewe odprowadzała łodzie wzrokiem. Dudniło jej w uszach. Od powodzenia tej misji zależało wszystko. Los jej królestw, a może i całej północy. Życie jej i wszystkich żołnierzy. Powodzenia. Wyszeptała,
wpatrzona w spowite mrokiem mury twierdzy. Musi się udać. Ty tak na poważnie? Kicha. Zajmijcie się kołowrotem! My ich zatrzymamy! Kicha. Łapcie za kołowrót! Otwieramy bramę! Dobra, udało się. Liryjczycy przygotowywali się do ataku w absolutnej ciszy. W ciemności rozświetlonej jedynie bladym blaskiem księżyca. Mewe nie mogła usiedzieć w miejscu. Chodziła w kółko, czekając na umówiony sygnał. Cholera, długo to trwa. Za długo. Wreszcie dostrzegła na murach ledwie widoczny ognik pochodni. Błysnęła szybko 3 razy, po czym zgasła. Mewę aż podskoczyła, z trudem dusząc wzbierający krzyk radości. Udało się! Udało! Willem, ruszamy do ataku! Chwilę później zza linii drzew wyległy setki żołnierzy. Tak jest! Zaczęli ładować katapulty i balisty. Powoli, metodycznie. Wiedzieli, że nie muszą się śpieszyć, że nic im nie grozi. Mury riwskiej twierdzy były wszak nie do zdobycia. Nagle zgrzytnęły łańcuchy i... Nilfgaardczycy ze zdziwieniem patrzyli, jak brama otwiera się przed atakującą armią. Eschase! Ach, kłanem Lirien! Generał Ebdachi natychmiast posłał doborowe oddziały, by odbiły kołowrót. Ale było już za późno. Mewe wjechała na dziedziniec zamku. Już wcześniej królowa miała opinię świetnej wojowniczki, ale tej nocy stała się legendą. Jej miecz bezbłędnie znajdował szczeliny między płytami czarnych zbroi. Jej tarcza odbijała najpotężniejsze ciosy. Z początku nilfgaardzcy żołnierze szukali królowej na polu bitwy. Wkrótce zaczęli uciekać. Ratreut! Ratreut! Co wstąpiło w Mewę? Oczywiście chciała odbić swój zamek i królestwo, przegnać Nilfgaardczyków, pokonać aroganckiego generała Ebdachiego. Ale w tej chwili nade wszystko pragnęła jak najszybciej przebić się do baszty i uratować oddział Gascona. Za mną! Ruchy, ruchy! Kiedy Mewę przekroczyła próg wieży, wiedziała, że przybyła za późno. Ludzie Gascona leżeli zmasakrowani w kałużach krwi. On sam wisiał przewieszony przez kołowrót. 3 strzały wystające z piersi unosiły się z każdym nierównym oddechem. Ciekawe, czy Reinhard też ginie. Z pleców płaszcz i rzuciła się tamować krwawienie. Zaraz będzie pomoc. Nie waż mi się umierać. Przecież wiesz... Wychrypiał Gascon. Zawsze lubiłem robić ci na przekór. Medycy, którzy byli już na schodach wieży, usłyszeli przeciągłe wycie.
Kiedy wbiegli do komnaty, zastali królową na kolanach, bijącą dłońmi o ścianę, zalaną łzami. Gascon leżał obok bez ruchu, okryty płaszczem. Królowa wstała z zaciśniętymi pięściami. Na jej twarzy nie malowała się już rozpacz ani żal, tylko bezgraniczna wściekłość. Mówiła przez zęby z trudem, zachowując spokój. To nie czas na żałobę, powiedziała. Tylko na walkę, na zemstę, na zabijanie. Jeśli wygramy dziś, wygramy wojnę. Odzyskamy wreszcie nasze rodziny i domy. Odłożymy na bok miecze. Ale teraz... teraz muszą spłynąć krwią Nilfgaardczyków. Leryjczycy byli u skraju sił. Przeszli z Mewę tysiące kilometrów przez góry, śniegi i bagna. Stoczyli dziesiątki... byli wszędzie, to fakt. Ale królowa widziała w ich zmęczonych oczach, że pójdą za nią. Choćby w ogień. Pani, Nilfgaardczycy zabarykadowali się na górnym zamku. Próbowaliśmy zdobyć mury, ale bez skutku. Mewę kiwnęła głową, zrobiła mieczem młynka i wskoczyła na konia. To spróbujemy jeszcze raz. Jazda. Ostatnia bitwa chyba, co? Okej, okay, wygląda dobrze. To koniec, słyszysz, Ebdachi? Idę po ciebie! Za królową! Ura! A! A! Bogowie, chrońcie królową! No i podsumalmy ich. Tumen i Glóir! On ma więcej, tak. Twoja twierdza ma bardzo solidne mury. Gdyż mi kartami walił tutaj. O! Nie podoba mi się. Tego się nie spodziewałem. Tego przerzutu. Nilfgaard! Serio? On będzie boostował teraz go, tak? Marnuje się w wojsku. Dość tego! Nie mam zamiaru tego wysługiwać! Zabrzą! Dobra, muszę dojechać tylko, żeby wyrównać. Zwariowałeś? Nie chcesz ty! Dobra, koniec. Trochę się wystrzelałem z kart. Otaczają mnie sami idioci! Mahakama będę zamieniał. Może być.
Izbel też fajnie. Zaczynamy werblistą. Marnuje się w wojsku. Reinhard. Musimy sobie ufać. Wojenka. Wolę procent. Łatwiej ukryć. W sumie dobrze, że jest Reinhard. Cieszę się z niego bardzo. Bo będę mógł po użyciu sobie znowu zboostować i znowu dobrać karty. Jesteś w dół. Pie, panie Ebdachi. Czas na pościg! Liria! Wystarczy jeden strzał. A, mogłem rzucić w końcu. Dobra, rzucę. Ja bym absolutnie. Ha, to może zaboleć! No i na pewno zaboli, dobra. Wskaż mi cel! Królowa się nie denerwuj! Królowa będzie zadowolona! Królowa będzie zadowolona! Twój rozkaz! Lewa, prawa, lewa. Dobra. Prawa, lewa. Tego na razie nie będę używał. Musi być jeszcze tutaj jedna karta i wtedy mogę tego użyć. A nie dobrze. Trzeba się go pozbyć. Czułem, że go zboostuję. Jeszcze jedna karta wejdzie, co? Kiedy się nauczycie? Wojna to głupota! Pięknie. Nie tak głośno! Oficer polityczny usłyszy! Kogo my tu mamy? Pancerz ich nie uratuje. No i to koniec. 200 punktów. Możesz mi naskoczyć. Nie doskoczysz do 200. No nie ma szans. Chociaż... Czy nam wątpić? Zobaczymy. Znów na front. 129 jest. Ha, ha,
Głośno! Oficer polityczny usłyszy! Nie wygląda to najprzyjemniej. Rasheis! Intwe! Intwe! Już jest 190. Egroto dum animae. Sperle. Wygrał. To będziesz co, wyłożysz wszystko co masz? Bądź taki głupi, błagam cię. Lepiej. Jak szło to zaklęcie. Uwaga na głowy! Oczywiście, jak nic sobie życzy. Wygrał, wygrał. Dostałeś kiedyś kamulce w gębę? Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Kurde bela, no. Miałeś kiedyś połamane kolana? Jeszcze raz. To będzie długi odcinek. Tak, ale to będzie finał, więc... Nilfgaard tego pożałuje. Klnę się na wszystko, co święte.